Nie mają takiego ciągnika. Mają, ale nie taki. Taki odpiczowany. Stoją tylko w garażu, zakurzone, zacudowane i tylko, wiesz, świecą się tylko. A tu on pracuje. On musi, kurczę, pięknie wyglądać i pracować. Ten też jest efekt. Wygląda pięknie, wiesz, i cały czas pracuje. Ładuje akumulatory czy co, nie stoi bezczynnie. I... Zgadza się. No jak tam, pewnie, że tak. No, widzisz, piękny jest ciągnik, ja tego tak zrobię. Czekaj tylko po żniwach. Panie Kazimierzu, kiedy żniwa? Żniwa to już się zaczęły, tylko nie na dobre. Tak wyrywkowo, wyrywkowo. A to dobre, to jeszcze niedobre. A tu rzepak jeszcze jest dobry, a tu jeszcze jest niedobry. I tak, wjeżdża się i wyjeżdża się, bo jeszcze niedobre. Trzeba trochę poczekać, trzeba trochę poczekać. Bo trawy, czy tam jęczmienie zimowe, oj, oczywiście. No ale kto jak chyba, że rzepak ktoś regronował, to tak. Ale tak, no to ono niby, że suche, niby, że to, ale mimo to jeszcze nie jest takie suche, jak powinno być. No i trzeba na pogodę. Teraz tylko pogoda i można kosić na całego. Tylko żeby pogoda sprzyjała, tak jak w zeszłym roku ta pogoda była, jak się zaczęło kosić, krople deszczu nie spadło, zboże takie suche było, takie piękne, że aż szumiało. Jeden królik chce wyjść. No, ja wiem. Otwarte. No ja to specjalnie otworzyłem, bo gorąco, wiesz, dlatego tak, wiesz, tutaj, bo tu nie ma siatki. Aha. I otwiera mi mnie, a na noc im zamyka, bo oni nie wyjdą, oni tylko łepek wystają, wyjdą, popatrzą i się schowają. Także widzisz, ja mówię, a są jakieś króliki teraz na zbyciu? No mam, no na dzisiaj przyjechać, ma, chcę kupić samicę, no to mówię, przyjedź to. To może kupisz, jak będziesz chciał, nie? A z młodych? No z młodych tam mam trochę też te, bo już sprzedaję, na bieżąco idą. Na bieżąco tam zostało chyba 8 czy 10, nie? To też są już częściowo zamówione. Jeszcze są, nie? Na bieżąco idą, także widzisz, o, weźmiesz, już zamówione, już odsadziłem, już zabierają, już kupują i już, no. Samica ta też odsadzona, ta samica jest, nie miałem ją dopuszczać, ale poczekam, jak przyjedzie gość, on chce kupić, to ją to kupi. Będzie chciał ją puścić, to ją puszczę. Nie będzie chciał, to ją kupi tak, no. Czy kupi, zobaczymy. O 6 się z nim umówiłem. Ma przyjechać. Mm-hmm. Skończy z głośnika tam. Aha. Tutaj za postominem tam. Widzisz, no. Pło, wiesz? I oni tak łepek se wystawią. Patrz, łepek se wystawią. I im jest chłodno. To samiec, a tu? To jest amiczka. Zobacz, chodź tutaj, chodź. Padają tu w gonie. Zobacz, macie, nie? Patrz tam, idź tam, idź. Pokaż się, idź tam, idź, o. Idź, o, widzisz? Widzisz? Naświetlą, piękna samica, piękna, racie to, racie, widzisz? Widzisz, o, ona się łepek wystawi, o, no, jak ładnie wygląda, widzisz? To pięknie. A jak? Samiec i samica, no, ale ścianą odgrodzenie. O, ścianą odgrodzenie, jest piękna, zobacz, o, no, weź, o, chodź, ona się boi, bo tego, ale tak to ona, wiesz, bo ona teraz do samca chce ją puścić, no, nie? To młoda jest. To jest młoda samica, a tutaj jedne tu miała, nie? Z tego sprzedałem, toszyć ją, nie? O. O, uciekła, ja ją wygonię. Ona tylko z jednym siedzi? Nie, bo ja sprzedałem. Został jeden tylko. Ja to właśnie sprzedałem. Idź tam, patrz. Młodziutki byszy. Tak, patrz. I się schował. Idź tam, bo ona ucieka, patrz. Idź tam, o. Widzisz? Tutaj, nie? Ja ci ją pokażę. Ona, sprzedałem z niej. Że cztery z niej, bo miała cztery, jednego zostawili. Ksiądz kupił tego, piękna samica, która raz miała młode, a teraz chcę ją dopuścić, dopuściłem ją, będzie miała drugi raz młode, nie? Bo miała pierwszy raz młode, to młode samice. Tak samo i tamta ją puszczę, bo to młoda jest, nie? To młode. To tak idą, popatrzcie, takie małe i biorą. Jeszcze jak ona dwa miesiące królik ma, nawet nie pobrali wszystkie. No. Ten jest ładny. Ładny, piękny królik jest, piękny jest. Taki srebrny jest. No, no zobacz, co jej brakuje. Widzisz? A, widzisz, jakie ładne są? Widzisz? A. To są piękne króle, które... I on przyjedzie, no zobaczymy, on przyjedzie i zobaczymy, co on weźmie. No. Tak samo tu, też jest. A, patrz, widzisz?
Powiadę, o, położy się. Pięknie leży sobie. Piorwa, elegancko rozłoży się jak lewica. Bracie, długa, szeroka, uszy nastawi i słucha. Co ty o nim gadasz? Mówi, tak, ona jest kotna. To jest piękna samica, rozłoży się na całej klatce. Jestem panią pokoju. Ha, widzisz, o. I gorąco jej jest. Ona tu wody dostają, to dostają. A tu są młode, młode, o, młodziki, o, dwie samiczki młode, które będą dopuszczane. To no jest całkiem młodziutka. Ona ma co, ona ma trzy miesiące, czwarty miesiąc ma młode takie, nie? No to odsadzone są. A tak to widzisz, wszystko na bieżąco idzie, bardzo na bieżąco idzie, bardzo. Wszystko na bieżąco, na bieżąco, na bieżąco. No, tutaj ten jest młody samczyk. Odsadziłem już go. O, ten malutki. Malutki jest, no bo powiedział, no, kłód malutki. Mój, on noga. O, iść, gnojku. Co, on drapie? Nie, bo to, może na ręce jeszcze nie był brany. O, widzisz, o, chodź tutaj. To jest malutki, to będziesz, odsadzone są dopiero od tego, nie? No widzisz, o, też się położy i tego. Ja dużo sprzedałem, dużo tego, już teraz chcę mniej, bo chcę trochę zredukować, bo trochę jest za dużo, bo to i tu, tamto, nie? No ale jeszcze jedną samicę sprzedam, jeszcze dużo młodych idzie ze samicami i z tymi. Muszę zredukować, no, jeszcze trochę sprzedam, a resztę muszę rozchować na drugi rok, rozłożyć, wiesz. Także widzisz, o. No mówię cię, no ładne są, ja nie powiem, że nie, wiesz, czekaj, widzisz, no. No to czekamy na żniwa. Czekamy na żniwa. Poczekamy, zobaczymy.